postrzeganie polskiego narodu jako wyjątkowego, wybranego zbioru gigaczadów, Jezusów i Prometeuszy jest w podstawie programowej pomysłem równie oryginalnym, co zabetonowanie rynku w mieście powiatowym albo spędzenie walentynek na hot dogu w Żabce. Robi to prawie każdy omawiany autor w podstawówce i w szkole średniej, co sprawia, że czy ci się to podoba, czy nie, musisz tę koncepcję w miarę rozumieć. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. Bo serio, gdybyśmy zrobili maszynę losującą, w której do wygrania nie ma 7 aut albo domu, tylko są teksty kultury poznawane w trakcie edukacji, to jest większa szansa, że twój los wygrałby wszystkie 7 aut u Buddy, niż że trafisz na tekst bez odwołań do właśnie koncepcji mesjanizmu. Jest to więc temat ważny. Ważny, jeśli chcesz być Polakiem i dostać dowód osobisty, i jeszcze ważniejszy w sumie, jeśli chcesz zdać na przykład maturę. Albo nie wiem, klasę w szkole. I co ważne, i co wyróżnia go na tle wielu innych filozoficznych pierdoletów, nie jest to wcale temat taki trudny, bo wszystko sprowadza się do kilku założeń, które w tym materiale sobie omówimy. Nie jest on też w sumie taki trudny dlatego, że wałkujesz go przez tyle czasu w szkole, że jeśli przez więcej niż rok masz te same buty albo ten sam zegarek, to nawet one są w stanie sklecić kilkuminutową wypowiedź na temat mesjanizmu. W tym materiale przyglądniemy się, gdzie i w jaki sposób można spotkać, no właśnie, mesjanizm i omówimy wszystkie składowe tego pojęcia. Składowe, które najpierw poznajesz w podstawówce, kiedy pani daje ci do zabawy biało-czerwone klocki, a potem poznajesz je w trakcie przygotowania do matury, przebijając się szarżą husarską przez dziady, pana Tadeusza, Glorię Victis albo na przykład Kordiana. Zacznijmy od historii, która moim zdaniem w sumie serio dobrze tłumaczy, o co chodzi i komu to potrzebne i w ogóle co w trawie piszczy z tym mesjanizmem. Historia wygląda tak, że mesjanizm ma swoje korzenie w religii, w nadziei i w wierze, czyli tam, dokąd zmierza każdy maturzysta na kilka dni albo tygodni przed egzaminem. Mesjanizm zasadza się na koncepcji, no właśnie, Mesjasza, czyli wybrańca, który w momencie próby, ociekając dripem, pojawi się i rozwiąże dowolny problem, jaki będzie miała ludzkość. Nice. Mesjasz przyjdzie i zmieni czasy, w których żyjemy, na epokę, no właśnie, mesjańską, czyli rządzoną przez, no nie zgadniesz, Mesjasza. Czyli w takim OG mesjanizmie mamy po prostu kogoś, kto jest wybrańcem i mamy historycznie także naród wybrany. Idea mesjanizmu obecna jest w nauczaniu na przykład Biblii hebrajskiej czy Talmudu. Następnie pomysł ten, albo bardziej taki schemat myślenia, stał się główną ideą chrześcijaństwa, o czym też pewnie wiesz, nawet jeśli jesteś naczelnym antychrystem swojej rodziny i w trakcie Wigilii i zamiast dzielić się opłatkiem, stawiasz Irokeza w ładzience albo grasz sobie w pokoju w Diablo 3. No i teraz robimy fast forward do romantyzmu, gdzie w całej Europie taką koncepcję wybrańców, filozofowie mający za wiele czasu, jak to zresztą zawsze filozofowie, zaczynają aplikować do różnych dziedzin życia. No i część się w sumie dość przyjęła. Francuscy racjonaliści na przykład wykorzystywali taki skrót logiczny, żeby próbować tłumaczyć, że człowiek i jego umysł jest właśnie takim wybrańcem, że to on dostał rozum, żeby poznawać rzeczywistość, no i inne takie, no nie zrobiło to w sumie jakiejś specjalnej kariery, no zwłaszcza u nas. Najbardziej podatny grunt mesjanizm miał w przypadku narodów cierpiących, których historia i doświadczenia dawały się niemal bez żadnego wysiłku logicznego zaaplikować do historii tego OG narodu wybranego. No i tutaj właśnie wkraczają Polacy na emigracji, łącząc ze sobą rozkminy filozoficzne z sytuacją naszego kraju, taką realną sytuacją tu i teraz, czy wtedy i tam. No bo nasz kraj w romantyzmie jest pod zaborami, czyli w sumie tak, jakby go formalnie nie było. Myśliciele, których zaraz wspólnie poznamy, tworzą tutaj koncepcję polegającą na podstawieniu do tego właśnie równania mesjanistycznego w roli Mesjasza Polski i Polaków. I to jest właśnie pierwsza ważna informacja. Taki mesjanizm, jaki poznajesz w szkole, stawia w roli Mesjasza jakąś zbiorowość, a konkretniej Polaków i nasz naród. Polska góra! Ale uwaga, bo mesjanizmy, i to nawet te patriotyczne i polskie, konkurowały ze sobą. W niektórych wersjach Mesjaszem jest właśnie dalej na przykład Bóg, który kocha Polskę, w innej formie to jakiś mistyczny król, jakiś potomek Jagiellonów albo innych Lechitów, ale ostatecznie wszystko, co będziesz poznawać, dotyczy wersji stworzonej przede wszystkim przez Adama Mickiewicza. A może nie tyle stworzonej, co bardziej spopularyzowanej przez niego, o czym dobrze wiesz, jeśli chociaż raz byłeś albo byłaś w szkole. Szkolny mesjanizm Made in Poland ma też swoją własną wersję zbawienia, ale jest ona tak oczywista, że jakby zapytał albo zapytała paczkę
Paczkomatu albo, nie wiem, Lidlomixa, to też by ci odpowiedziały. No ale powiem o tym. Bo zbawienie w tej wersji, takiej OG polskiej wersji koncepcji mesjanizmu, to oczywiście koniec zaborów i powrót na mapę Polski po okresie cierpienia i bólu, który teraz przeżywa naród poświęcający się właśnie po to, żeby nadszedł ten moment. Epoka mesjańska to w naszej wersji w uproszczeniu, ale takim akceptowalnym szkolnym uproszczeniu, niezależna Polska rządzona przez polską klasę polityczną, wyrosłą właśnie czy stworzoną przez patriotów, dla których tworzono dzieła takie jak Pan Tadeusz czy Dziad. Także mamy autora, Adama Mickiewicza i współautorów tej koncepcji, na przykład Józefa Wrońskiego, Zygmunta Krasińskiego, Andrzeja Towiańskiego i oczywiście Juliusza Słowackiego, który chociaż stworzył inny obraz literacki od obrazu Mickiewicza, również przyczynił się do rozwoju samej tej koncepcji. Możliwe, że w sumie najbardziej, poza samym Mickiewiczem, bo był takim drugim popularyzatorem tego pojęcia. Wszystkich tych ludzi łączy wykształcenie większe niż cała reszta Polaków razem wzięta, wszystkich też łączy to, że są takimi filozofami, humanisto, działaczo, społeczno, autorami, tylko w różnych proporcjach. To, co wyróżnia koncepcję polskiego mesjanizmu na tle zdecydowanej większości europejskich mesjanizmów, to także fakt, że był w dużej mierze sformułowany w dziełach literackich, a nie taką filozofią dla filozofów i po prostu po to, żeby sobie pogadać. Powodem tego jest chociażby taka sytuacja, że nie bardzo było gdzie filozoficznie o polskiej roli dyskutować, no nie mieliśmy kraju. Bo jakby zrobić to na przykład na Placu Zbawiciela w Warszawie w XIX wieku, to jedyne, kogo by polscy patrioci czy filozofowie przekonali do czegokolwiek, to służby bezpieczeństwa zaborców. Do tego, że tym ludziom, którzy dyskutują o mesjanizmie, należą się łagry na 8 pokoleń do przodu. I tutaj ciekawostka. Mniej więcej 7 albo właśnie 8 pokoleń dzieli ciebie, oglądającego to w XXI wieku, od twórców mesjanizmu, na przykład Adama Mickiewicza. No i nie żeby to miało jakieś w sumie znaczenie, nie wiem czy to dużo, czy mało, w ogóle tak po prostu wrzucam. 8 pokoleń. Taka informacja. Mesjanizm narodził się w książkach, które miały spełniać wiele funkcji, na czele z jedną najważniejszą. Miały być propagandą polskości i co ważniejsze, miały być serio czytane, poznawane i dyskutowane. No i to się udało i znowu, potwierdzisz to, jeśli chociaż raz byłeś albo byłaś w szkole. Bo właśnie przez to, że filozofie te tworzyli przede wszystkim XVIII-wieczni i XIX-wieczni content creatorzy, rozeszła się ona bardzo szeroko, bo miała przystępną formę. Autor tekstów, które zawierały te koncepcje, od razu tworząc te koncepcje, zastanawiał się nad tym, co sądzi o przyszłości Polski, ale też nad tym, jak to przedstawić, żeby było to ciekawe i w sumie też mniej więcej przynajmniej zrozumiałe. Musiało takie być, żeby właśnie ta koncepcja była popularyzowana. I tutaj nie możemy ominąć wkładu Juliusza Słowackiego, którego często zestawia się z mesjanizmem, mówiąc o jego winkelrydyzmie jako odmiennemu pomysłowi, aktywnie zwalczającemu się nawzajem z mesjanizmem. Ale po pierwsze, to po prostu nie jest prawda, a po drugie, krytyka i nawet takie wzajemne zwalczanie się, jeśli mówimy o filozofiach, to jest po prostu sposób na rozwijanie tych koncepcji. W sensie, taki beef, gdyby był, to byłby pozytywny, a w sumie nie do końca w ogóle on istniał. Ale wrócimy do tego, bo teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zastanowić się bardziej nad tym, jak poradzić sobie z pytaniem od taty twojego crusha, albo od policjanta, który zatrzymał cię za to, że jesteś takim fajnym widzem albo widzką tego kanału. No i właśnie wyobraź sobie, że pytają cię, jak wygląda ten nasz polski mesjanizm. Odpowiedź na to pytanie warto zacząć od taktycznego "to zależy", bo faktycznie tak jest. Inaczej byłoby po prostu nudno. Omówimy teraz trzy koncepcje, które składają się na tę odpowiedź i jako pierwsza mickiewiczowska, mainstreamowa, najbardziej rozbudowana i w ogóle taka go-to odpowiedź, którą warto uzupełnić o resztę i to też oczywiście zrobimy. Mesjanistyczna twórczość Mickiewicza nie jest jednorodna i zauważyć w niej można ewolucję poglądów, jak u nastolatka, który zaczyna jako zwolennik wolnego rynku, a później zmienia jednak barwy na wrażliwego społecznie socjalistę. I to wszystko najczęściej w trzeciej albo czwartej liceum. W poszczególnych dziełach odmienny jest na przykład podmiot, któremu przypisywana jest moc prowadzenia do zbawienia, bycia tym właśnie mesjaszem. Bo w trzeciej części Dziadów jest to przede wszystkim właśnie taka wybitna jednostka. Natomiast już w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, czy też na przykład w prelekcjach Mickiewicza i takim generalnym odbiorze mesjanizmu Made in Poland, czy Made by Mickiewicz, nie wiem czemu wtrącam te angielskie zwroty, jest jak już ustaliliśmy, że Polska jest właśnie Chrystusem narodów. Polska jako taki właśnie naród. Hello guys, what's up?
Naród polski ma wypełnić tę rolę Chrystusa. Ma poprzez swoje cierpienie i walkę wskazać ludzkości drogę do wolności i odnowy moralnej i religijnej. Niektórzy łączą te koncepcje z zagadnieniami panslawizmu, czyli takim pomysłem, że Polska ma zjednoczyć także wszystkich Słowian. Ale tego nie potrzebujesz do poradzenia sobie w szkole i to jest też moim zdaniem taki trochę long shot. Nie wiem czemu kolejny raz wtrącam angielski po prostu. European champion WKU here. Druga wersja mesjanizmu to Zygmunt Krasiński, który od samego początku leci po prostu na grubo z Polską jako Chrystusem narodów. I w sumie to tyle. Krasiński mówi, że męczeństwo Polski dla duchów zbiorowości, czy duchów narodów, czy właśnie po prostu narodów, jest tym samym, czym męczeństwo Chrystusa było dla odkupienia wszystkich wiernych. No i trzecia koncepcja to Winkelrydyzm z Kordiana, czyli przekminy Juliusza Słowackiego. No i właśnie, myśl Słowackiego jest właściwie całkowicie sformułowana w formie literackiej. W dramatach historycznych, poematach i wierszach, no i właśnie przede wszystkim w Kordianie. W sensie tam widać ją najbardziej wyraźnie. I samo to już sprawia, że tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że Słowacki i Mickiewicz mieli na polu mesjanistycznym jakiś specjalny beef. No nie mieli. Nawet pewnie większy beef mieliby, gdyby Słowacki podkradał bohaterów albo porównania Mickiewiczowi, albo na odwrót, gdyby to Mickiewicz podkradał coś Słowackiemu. Oni po prostu pisali o tym samym, tylko w innej formie literackiej. W sensie opowiadali to inaczej, bo byli różnymi osobami, dwójką artystów. Co? No bo w Kordianie Słowacki formuje ideę Polski jako Winkelryda narodów. Nie Chrystusa, tylko właśnie Winkelryda. Porównując ją do fikcyjnego średniowiecznego bohatera Arnolda Winkelryda, czy Winkelrida, który swoją śmiercią umożliwił zwycięstwo Szwajcarów nad Austriakami. I w szkole możesz właśnie dostać taką wrzutkę, że ponieważ Winkelryd, on tam zrobił coś innego niż Chrystus w Biblii, no to to jest inna koncepcja. Nauczycielka powie ci na przykład, że koncepcja Słowackiego zakłada aktywne działanie, a nie tylko pasywne cierpienie Chrystusa, bo przecież Winkelried przez swoją śmierć prowadzi do wolności, a Chrystus po prostu umiera, czyli jest w tym dość pasywny. Ale to jest, jak to się mądrze mówi, fałszywa dychotomia. Bo gdyby Jezus był postacią pasywną, bohaterem, który nie robi rzeczy, to wydaje mi się, że trochę inaczej potoczyłaby się jego historia w Biblii. W sensie, jest to postać, która jednak robi rzeczy. To jest po prostu definicja słowa nadinterpretacja. No ale faktycznie, jeśli zrobisz intelektualną gwiazdę bez rąk, to Słowacki proponuje postawę metaforycznego zasłaniania własną piersią innych przed cierpieniem, a Mickiewicz opisuje cierpienie i wynikające z tego frustracje. No i zrób z tym, co uważasz. Moim zdaniem, jeśli weźmiesz oba te dzieła, weźmiesz cały kontekst historyczny, to i Mickiewicz, i Słowacki mówią dosłownie jednym głosem, w sensie uzupełniają się po prostu w mesjanizmie, tak jak go właśnie opisałem. Jeśli dodasz do tego fakt, że Mickiewicz robi prelekcje filozoficzne, filozofuje z kolegami i pisze dzieła literackie, a Słowacki praktycznie tylko publikuje swoje dzieła, to w tym układzie Słowacki już nie ma bifu z Mickiewiczem, tylko jest bardziej w sumie takim jego hypemanem. I to jest oficjalne stanowisko kanału Puchacz. I to jest też właśnie mesjanizm, tak jak go przygotowali dla nas romantycy. Na jego popularność złożyło się pewnie wiele czynników, ale taki jeden, który warto podać i który jest bardzo logiczny, więc możliwe, że go nawet zapamiętasz, to fakt, że twórczość promująca mesjanizm i cała ta koncepcja zbiegła się w czasie z powstaniami w naszym kraju. I to był grunt tak podatny na tłumaczenie Polakom, że ich cierpienie ma sens i że są narodem wybranym, jak jakiś czarnoziem albo, nie wiem, inna gleba bielicowa z nawozem azotowym, który ma plus 500 do przyrostu plonów. Jakieś po prostu GMO do kwadratu X gleba bielicowa. Elementy mesjanizmu odnaleźć można nie tylko w literaturze romantycznej, ale również w niektórych utworach, no właśnie innych. Surprise, motherfucker! No i podam jeden taki utwór, czyli Kazania sejmowe Piotra Skargi, który w rozpaczliwej próbie sprawienia, że szlachta polska zrobi coś innego niż picie miodu pitnego i wyzyskiwanie chłopów, mówi im, że hej, jesteście wybrańcami i musicie się po prostu wziąć za siebie. How dare you? Zbiór Kazań Skargi zawiera w sobie przestrogi dotyczące ówczesnej sytuacji Rzeczypospolitej. Skarga krytykuje przede wszystkim grzechy stanu szlacheckiego, jego egoizm i jego bezkarność. I to jest w sumie ciekawe wykorzystanie mesjanizmu
mesjanizmu, zanim dostaliśmy ten romantyczny mesjanizm. Bo to jest takie zwrócenie się w stylu, hej, ty jesteś wybrańcem, no i nie możesz się po prostu w jakiś tam sposób zachowywać. I to jest właśnie w sumie jedno z tych przesłań, które później uchwycą i które spodoba się romantykom, że co gdyby przekonać nasz naród do tego, że jest wybrańcem? No bo z takimi ludźmi to można po prostu potem przenosić góry albo kraść konie. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Romantyczny mesjanizm odziedziczą pozytywiści, ale zrobią z nim różne dziwne rzeczy, lansując na przykład koncepcję pracy u podstaw, którą omawiam w swoim materiale o, no nie zgadniesz, koncepcji pracy u podstaw i też w materiale o po prostu epoce pozytywizmu. Bardzo serdecznie ci oba te materiały polecam, jak i resztę rzeczy na kanale. Pozytywiści uważali na przykład, że naród przypomina żywy organizm, w którym wszystkie organy muszą prawidłowo funkcjonować. I to samo w sobie brzmi dobrze, ale potem okazuje się niestety, że żeby tę koncepcję zrozumieć, trzeba przeczytać mającą 2137 stron lalkę. Także sprawa jest, mówiąc delikatnie, dość śliska. No ale no właśnie, to omawiam w innym materiale. Mesjanizm, tak jak go właśnie poznaliśmy, mam nadzieję, że jest już zrozumiały. Zarówno jeśli chodzi o jego początki, albo jak to się mówi, genezę, jak chodzi o to, z czego wynika jego popularność i też na czym polegał, czy właśnie na czym polega ta rozbieżność pomiędzy twórcami, którą, jak pokazałem, niespecjalnie da się w ogóle zauważyć. No więc idź teraz dalej przez życie ze świadomością, że jesteś przedstawicielem narodu wybranego. Jeśli do tej pory nie było to dla ciebie jasne, to teraz mam nadzieję, że jest. Cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.